Czołem czołgiści! Z tej strony Paźni i dziś rzucimy okiem na pojazd tak rzadki, że nie sposób spotkać go w bitwie. Zapewne szybciej zobaczycie ISA 6, który rozwala defendera niż ISU-130. To dlatego, że pojazd ten nigdy nie był dostępny w sprzedaży na serwerze europejskim. Mają go tylko osoby, które moderowały kiedyś forum gry World of Tanks, albo też pomogły w rozwoju tej gry. Także. Praktycznie nikim nie gra, no chyba że ja, dlatego też dzisiaj przyjrzymy się tej maszynce. Mam ten pojazd na koncie WOD Contributor, czyli konto dla community kontrybutorów i czasami tym gram, bo pojazd rzadki, a też dość ciekawy. Ostatnio, to jest taka ciekawostka, był dostępny na serwerze azjatyckim. Zasłajcie 155 zł w najtańszym zestawie. Czy będzie u nas w ofercie? W to wątpię, ale cholera wie. Co Wargamingowi? Wpadnie do głowy na święta, a święta już niedługo. Także dziś zobaczymy na co stać ten pojazd, w czym się specjalizuje, w czym jest dobry. Zacznę od tego, że dział tutaj zamontowany jest dość nietypowe. Wygląda to jak ISU-152, czyli pojazd w drzewku, ale macie armatę 130 mm. Armata ta jest trochę dziwna, bo pojazd normalnie walczy z dychami, a zobaczcie ma 215 penetracji. No mało, no cholernie mało. Demeczek jak Scorpion 490. Jeżeli chodzi o penetrację na drugim pocisku, to ona wynosi 187 i teraz macie taki pewnie delikatny paraliż. O co do jasnej cholery chodzi? To jest coś takiego, że masz większe uszkodzenia, ale tracisz penetrację. I to mi się osobiście bardzo podoba w niektórych maszynkach, tak według mnie powinno być. Lepsza penetracja, niż demecz. Bardzo fajny sposób na Balansowania amunicji. I tutaj pocisk przeciwpancerny penetracji ma mało, ale strzela za 570. Poza tym, działo jest takie sobie, jeżeli chodzi o celność, ale często nawala i ma bardzo krótki czas celowania. To są pewne korzyści. HP mamy mało, 1000, I jeżeli chodzi o pancerz, no po jarzmem raczej zbytnio nie występuje. Złoga tutaj jest bardzo mocna, 13 perków, więc to bardzo podniesie jakość pojazdu, ale powinniście wiedzieć, że Jeździ to średnio, ukrywa się dobrze, a zasięg widzenia bazowy też szał nie robi. Jak już powiedziałem na początku, to nie jest pojazd z preferencyjnym matchmakerem, więc możecie zobaczyć dyszki w tej sytuacji. Będziemy mieli dziewiątki, więc i tak scenariusz taki sobie, ale podkreślam to, abyście wiedzieli, że nie jest to wcale takie mocne w starciu z najwyższymi tierami. Zaczynamy bitewkę od amunicji przeciwpancernej. Dokładnie, ale tej z większą wartością uszkodzeń. To dlatego, że przypuszczam, że na przyjeździe Rywale będą jechali bokiem, a to jest okazja dla mnie, aby pokazać siłę tej armaty. Także mierzymy, mierzymy, czekamy na pierwszy łup. Bulldog podświetla Rwali, i tutaj WZK 111 śmiga. Uwaga, czy zdążymy? Proszę bardzo, weszło 645 damage. Do tego podkreślamy, już zaraz przodujemy, także. Strzał, super, a przeładowane już jest, także to pokazuje, jak duże uszkodzenie minutę w teorii może mieć ten pojazd. Mówię w teorii, no bo jak często będziecie mieli okazję przebijać pojazdy? No, na pewno z tej amunicji nie tak często penetracji brakuje. Teraz znowu, słuchajcie, strzał w polski czołg 53TP Markowskiego i znowu demecz także no, nie jest źle. Początek bardzo się udał. Powiedzmy około 1000 paru uszkodzeń. Ale myślmy dalej. Pojazd ten, jak już mówiłem na początku, musi strzelać w bok, w tym najlepiej. Więc logiczne jest, że trzeba się przestawić. Nie możemy walczyć, kurde, od przodu z TDK 9 tieru, 10 tieru, z czołgami ciężkimi. Mobilność jest w miarę ok, więc to co robimy, to szukamy czołgów lekkich, średnich. Logiczne. Więc jedziemy na prawo. Ichanie na przepychacz. W tej sytuacji odpada, zwróćcie uwagę na to, że ja tutaj gram z racjami. Chciałem osiągnąć 100% możliwości tej maszynki, nawet bym powiedział 110%. 100% to byłoby bez bonusów większych. Także pojazd ten śmiga teraz średnio, a jest wspomagany przez perki i racje. To tylko pokazuje, że mocarz to z niego nie jest i na pewno. Gdyby był w ofercie, to na pewno, po zawartością kolekcjonerską, aż tak dużo by nie oferował. Ja mówię, dla mnie ten pojazd ma tylko ten plus, że jest mega cenny. Ale jakość to naprawdę jest dyskusyjny temat, bo musi naprawdę fajnie rzucić. Najlepiej z szóstkami, bo nawet na ósemkach ta penetracja może przecież nie wystarczyć. Mamy moda 1, to jest ciekawy cel. W końcu wiadomo o tym, że przebić go. Można łatwo od boku. Mierzymy w bok jego czołgu. I cyk na spokojnie dostał kiteramy się za górką, za krzeczkami. Pojawia się skorpion, pojawia się Czołg I tutaj kluczowe jest, aby pamiętać o tym, że radzieckie pojazdy mają świetny kamuflaż. Pojazd ten nie jest może E25, ale to jest w końcu radziecki Tedek. A raczej większość z was wie o tym, że radziecki Tedeki. Świetnie się ukrywają, raczej. Mało jest Tedeków z słabym kamuflażem. No chyba, że SU-100Y, ok, to jest pewien wyjątek od reguły, ale wyjątek potwierdza też tutaj zasadę i spokojnie powiemy, że pojazdy typu SU-85, SU-100, SU-152 ISU to jest raczej taka y, część Tedeków z świetnym kamuflażem i tutaj to jest również potwierdzone. Czekamy na Rywali, pamiętajcie o tym, że no nie możemy raczej też za bardzo cisnąć, bo HP nas ogranicza, mamy tylko 1000. A co ciekawe, ISU-152 ma słuchajcie HP teraz znacznie więcej, prawda? Około tam 1200. Ten Tedek stracił troszeczkę penetracji na topowym dziale, ale ma więcej życia dla kontrastu ISU-130 od lat. Nie było zmiany, no bo też zbyt mało osób go ma, aby ktokolwiek się nim interesował. I tak cud, że ma model HD, prawda? E50 próbuje coś podświetlić, ale... Słabo mu to wychodzi. Teraz dopiero pojawia się Italiano czołg i dostaje bułę. A Borsuk, no cóż... Aby w niego trafić... No, trzeba będzie się troszeczkę napocić, bo przestrzał jest... No, średni na jeża. Mierzymy, mierzymy, ale... Nie wiem, czy go upoluje. Jakby wyjechał, no to mogłoby wejść ładnie. I proszę bardzo, 600 uszkodzeń... O, ładny strzał. Podjeżdżamy dalej, oczywiście. Zwróćmy uwagę na to, że rywale mają już tylko 5 maszyn, w tym dwiarty. Więc musimy jechać do przodu, aby zrobić jeszcze damage. Ale też patrzmy na to, jakie pojazdy zostały. Jest 257, jest za i jest 90. Ja już miałem na uwadze właśnie to, aby zaraz kombinować ze zmianą amunicji. Powiedziałem o tym, że obiekty 257 to ja raczej nie przebiję z penetracją. 187, tyle wystarczy na 90, na Waffen Trager, ale na 257, niekoniecznie, zobaczcie, jest na pomarańczowo wszędzie. Ja strzeliłem, ale bez efektu, no bo nawet nie było gdzie strzelić, aby go przebić. Musiałbym mieć zwykłą amunicję, tą z mniejszą wartością uszkodzeń. Dostajemy damage po wykryciu. Pocisk przeciwpancerny, ten z lepszą penetracją, jest załadowany. Mierzymy wywafla. Dostał. No, trochę żałowałem, że akurat tutaj zmieniłem amunicję, ale bardziej celowałem w 257 spodziewałem się, że on wyjedzie. Czekamy na 257, czekamy. Wyjedź, jomek, wyjedź, dawaj, dawaj, dawaj. Nie kombinuj Arta olewamy. Po co komu arta? Jest 257 bokiem. I proszę bardzo, dostał. To jest to. Zwykła municja może go przebić. Ta druga już niekoniecznie. Tutaj jeszcze. Znowu bokiem, ale z sprawia, że mamy rykoszet. Dlaczego rykoszet? Słuchajcie, strzeliłem po prostu za bardzo na lewo, już w pancerz warstwowy, ani w policzki. Gdybym trafił w policzek, byłby damage, wiadomo. Także zostaje już tylko arta. Wiadomo, że zostanie zniszczona. No tutaj łatwa wygrana. I zrobiłem ponad 3700-800 demać, bo jeszcze strzał na ślepowy Markowskiego na początku bitwy. Także to jest słuchajcie, ISU-130. Gdyby ktoś pytał, dlaczego nie nagrałem odcinka na żywo dzisiaj. To jest proste. Pojazdem tym bardzo często robię bitewki średnie. No bo wiadomo, że to zależy od losowania. A to była wyjątkowa bitwa, gdzie siadło. Po prostu siadł fajny wynik. Uznałem, że warto ją pokazać, bo takie bitewki często się tym pojazdem nie trafiają. Także to jest taka można powiedzieć, wyjątkowa bitewka ISU-130. To, co mi się mega podoba w tym pojeździe, to to logo, to M, prawda? Tutaj na boku. Mega fajnie wygląda. Jak metro w Moskwie, co nie? Ale oczywiście chodzi tutaj o nawiązanie do moderatorów na forum, którzy po prostu odwalali kawał dobrej roboty i robili to za darmo. To była jakby taka nagroda za poświęcony czas. Także to było na tyle w tym odcinku. Napiszcie, czy ten pojazd was interesuje. Nie kwestionuję tego, że nie jest wybitny. To jest oczywiste. Ale czy interesuje Was ten pojazd w takim znaczeniu, że jeśli moglibyście go mieć, to byście go chcieli mieć? Wątpię w to, aby ktokolwiek wydał na niego 155 zł, ale jakbyście go mogli mieć powiedzmy za Friko, czy byście go przygarnęli? Czy w ogóle byście nim grali? To mnie interesuje. Bo ja szczerze mówię, dla mnie to jest wartość typowo kolekcjonerska. Także to tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.